Witamy w militarnej bazie danych Przymierza. Poproszono o poufne dane. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Ukończono odtwarzanie profilu. Potwierdzam identyfikację. A może Shepard pochodzi z Ziemi? Brak danych dotyczących rodziny. Bo jej nie ma. Wychowała go ulica. Sam potrafi o siebie zadbać. Widział, jak cała jego jednostka ginie na Akuzę. To mogło pozostawić ślady w jego psychice. Ślady na psychice? Każdy żołnierz ma blizny. A on zdołał przetrwać i jakoś się pozbierał. No właśnie, i tu pytanie. Czy chcemy, by taka osoba strzegła bezpieczeństwa galaktyki? Moim zdaniem jest najlepszą osobą do obrony galaktyki. Zorganizuję spotkanie. Sprawne. Systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Jak zwykle przesadzasz. To część mojej roboty. Nie wybieramy się nigdzie bez ważnego powodu. Co więc robimy tutaj? Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku.
porządku. Znajdźcie komboje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa Przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Już idę. Zauważyłeś, że kapitan zawsze jest taki trochę wkurwiony? Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. Właśnie ich widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze podczas misji. I my też wpakujemy się w jakąś widmową misję. Uspokój się, Presley. Jeszcze dostaniesz rozwolnienia. Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Idę przekazać mu raport sytuacyjny. Z całym szacunkiem, sir. Może od niego dowiemy się wreszcie, o co tu chodzi. Myślicie, że dowództwo Przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina, na rutynowy lot próbny? Macie jakiś problem z kapitanem? Nie, sir, ale nie mam zielonego pojęcia, co on tutaj robi. Kapitan Anderson jest jednym z najbardziej zasłużonych oficerów oddziałów specjalnych. Gdyby przetopił wszystkie swoje medale, mógłby postawić sobie pomnik naturalnej wielkości. Takiego żołnierza nie wysyła się na rutynową misję. A on zbyt poważnie traktuje ten lot próbny. Ja tu widzę niezłą aferę. Co wiecie o systemach maskujących? No, ukrywają nasze położenie przed skanerami i sensorami. Prawdziwe techniczne cudeńka. Normandia jest jedynym statkiem z prototypowym napędem i wymaga lotów testowych. Ale po co zabraliśmy pełną załogę? Podstawowa wyszłaby taniej i byłaby mniejsza szansa na wyciek informacji. No i jeszcze leci z nami Nilus. Jak 2 + 2, lot próbny to tylko przykrywka. Nie ufacie Nilusowi. Tak jak wszystkim Turianom. To rodzinne. Mój dziadek walczył w wojnie pierwszego kontaktu. W ataku Turian stracił wielu przyjaciół. To było 30 lat temu. Nie możecie winić za to Nilusa. Teoretycznie nie, ale denerwuje mnie to. Nie dość, że mamy na pokładzie widmo, to jeszcze w dodatku turiańskie. Jesteśmy statkiem wojskowym Przymierza. Tylko że Nilus nie odpowiada przed kapitanem jak inni. Widma są poza kontrolą kogokolwiek z dowództwa. I raczej nie marnują czasu na asystowanie w lotach próbnych. Jeśli jest z nami ktoś taki, to wkrótce zrobi się gorąco. A to mi się nie podoba. Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze.
Dorastałem na Eden Prime, pani doktor. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami... Jak myślicie, komandorze? Za długo nie posiedzimy na Eden Prime, nie? Nie mogę się doczekać prawdziwej akcji. Chyba żartujecie, kapralu. Wasza prawdziwa akcja kończy się zazwyczaj łataniem członków załogi w ambulatorium. Marines są po to, by walczyć. Kiedy kończymy, wy nas łatacie. Wiem, jak to działa, komandorze. Znam obowiązki, ale wiem też, że pakowanie się w kłopoty jest głupotą. Oboje moglibyście się czegoś nauczyć od kapitana. Nie boi się walki, lecz wie także, co to umiar. Proszę mi wybaczyć, pani doktor, ale to czekanie mnie dobija. Nie byłem wcześniej na takiej misji. I to z widmem na pokładzie. Traktuj to jak zwyczajne zadanie, a wszystko pójdzie dobrze. Łatwo wam mówić, komandorze. Pokazaliście na Akuzę, ile jesteście warci. Wszyscy wiedzą, co potraficie. To moja szansa. Muszę pokazać tym na górze, na co mnie stać. Jesteś jeszcze młody, kapralu. Masz przed sobą długą karierę. Nie rób nic głupiego, a będzie dobrze. Proszę się nie martwić, ser. Nie zamierzam nawalić. Kapitan mnie oczekuje. Do widzenia, komandorze. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. O czym? Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Powiedziałbym, że to raj. Tak, raj. Cichy, spokojny, bezpieczny. Raj. Eden Prime stał się symbolem dla twojego ludu, prawda? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Jeśli masz coś do powiedzenia na ten temat, nie krępuj się. Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Domyśliłem się, że czegoś nam nie mówicie. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Z pewnością istnieje powód, dla którego mi o tym nie powiedzieliście, ser. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Myślałem, że proteani zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Spodziewamy się kłopotów? Zawsze spodziewam się kłopotów. Musicie wiedzieć, że Nilus nie jest tu wyłącznie z powodu nadajnika. Chodzi o coś więcej. Ma was ocenić, komandorze. O co tu chodzi, kapitanie? Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Niewielu przeżyłoby na Akuzę. Masz zadziwiającą wolę przetrwania. Bardzo użyteczny talent. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dlaczego Turianin chce człowieka w szeregach widm? Nie wszyscy Turianie gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce i widmom. Bardzo trudno wybrać kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko twoje zadania były dobrze wypełnione. Zakładam, że wyjdzie to przymierzu na dobre.
Owszem, Ziemia na tym skorzysta. Dlatego liczymy na was, Shepard. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Co wiecie o Proteanach? Tylko to, czego nauczyli nas w szkole. Była to zaawansowana technicznie rasa, która 50 tysięcy lat temu rządziła galaktyką, a później zniknęła. Nikt naprawdę nie wie, jak ani dlaczego. Słyszałem mnóstwo teorii. Natomiast wszyscy zgadzają się, że bez nich galaktyczna cywilizacja nie wyglądałaby tak jak dziś. Cytadela jest sercem społeczności galaktycznej. Bez przekaźników masy podróże międzygwiezdne nie byłyby możliwe. Mamy wobec Protean dług wdzięczności. Zanim wylądujemy, chciałbym się czegoś dowiedzieć o Eden Prime. To spokojna kolonia rolnicza, ale ma dla nas wielkie znaczenie symboliczne. To jedna z najstarszych i najlepszych kolonii, jakie mamy. To tu okazało się, że jesteśmy w stanie tworzyć własne kolonie w galaktyce. Znaleźliśmy dla ludzi miejsce poza Ziemią. Eden Prime symbolizuje wzrost znaczenia ludzkości. Jest dowodem, że nasz gatunek jest gotowy do podboju kosmosu. A teraz będzie znana jako świat, gdzie ludzie dokonali odkrycia, które zmieniło oblicze galaktyki. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty! Powtarzam, mamy poważne straty! Wielu miejsc! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Kryjemy go, kapitanie. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Odchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Wokół statku bezpiecznie, komandorze. Nie wygląda to dobrze, komandorze. Wróg jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności.
Co to do cholery jest? Gazowce. Spokojnie, nie są niebezpieczne. O Boże, co tu się stało? Zginą. Pozostali muszą iść dalej. Musimy odszukać ten nadajnik. Tak jest, sir. Znajdziesz wiele spalonych domów, Shepard. Mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Spotkamy się w rejonie wykopalisk.
sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń. Nic poważnego. Nie to, co inni. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Gdzie reszta waszego oddziału? Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy w zasadzkę. Nie wiem, czy ktokolwiek poza mną... Chyba tylko ja ocalałam. To nie wasza wina, Williams. Nie mogliście nic zrobić. Tak jest, sir. Utrzymywaliśmy pozycję tak długo, jak to było możliwe, zanim przewaga getów stała się zbyt duża. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Chodźcie z nami, Williams. Potrzebujemy tego nadajnika. Tak jest, sir. Czas na zemstę. Ruszamy. Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu.
To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez gety? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Ruszamy w stronę obozu. Jest na samym szczycie wzgórza. Zmiana planów, Shepard. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie. Wbijają ofiary na pal, zamiast strzelać. Na pewno mają jakiś powód. Wojna psychologiczna. Zdrady i skuteczne narzędzie walki. Obóz nie jest w najlepszym stanie. To dobre miejsce na zasadzkę. Uważajcie. Są zamknięte. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Ludzie! Dzięki niech będą stwórcy. Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą! Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję. Myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. Nadzorujesz tutejsze wykopaliska. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem? Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy, by zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczyli, byśmy zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ataku getów? To trwało ledwie chwilę. Zbieraliśmy nasz sprzęt, a chwilę później ukrywaliśmy się już w baraku. A gety przetoczyły się przez obóz. Agenci zniszczenia! Zwiastuni ciemności! Heroldzi naszej zagłady! Słyszeliśmy jakieś hałasy na zewnątrz, strzały, krzyki, a potem wszystko ucichło. Siedzieliśmy tu, bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. Zauważyliście w okolicy Turianina? Tak! Widziałem go! Proroka! Przywódcę wroga! Był tutaj przed atakiem! Niemożliwe. Przed atakiem Nilus był z nami na pokładzie Normandii. Przepraszam, Manuel wciąż jest odrobinę nieswój. Nie widzieliśmy Turianina. Ukrywaliśmy się tutaj od chwili ataku. Możesz mi powiedzieć coś na temat tego nadajnika? To jakiś rodzaj modułu danych. Jest w doskonałym stanie. Możliwe, że to największe odkrycie naukowe naszych czasów. Cudowne nowe technologie. Wielkie odkrycia w medycynie. Kto wie, co tam jeszcze zamknięto. Wydobyliśmy serce ciemności! Obudziliśmy bestię! Uwolniliśmy zło! Manuel, proszę, nie pora na to. Co się stało z twoim asystentem? Manuel to błyskotliwy umysł, ale zawsze był nieco chwiejny. Geniusz i szaleństwo to dwie strony tego samego medalu. To szaleństwo? Móc widzieć przyszłość? Nadchodzące niebezpieczeństwo? Rozumieć, że nie ma ucieczki, nadziei? Nie, nie,
nie jestem wariatem. Ja widzę. Ja wiem. Dostał dodatkową dawkę leków po ataku. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała. Saren? Nilus. To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. Proszę o zachowanie spokoju! Jesteśmy nieuzbrojeni! Już dobrze, poszli sobie? Wszystko w porządku. Aż roiło się od tych istot. Znalazłyby nas w końcu. Zawdzięczamy ci życie. Nie mogę uwierzyć. Kiedy zobaczyłam ten statek, myślałam, że już po wszystkim. Pojawił się na krótko przed atakiem. Wiedziałem, że będą kłopoty, jak go tylko zobaczyłem. Ukryliśmy się w składzie. Powiedz mi wszystko, co pamiętasz na temat ataku. Pracowaliśmy na polach, kiedy pojawił się statek. Gdy go zobaczyliśmy, zaczęliśmy uciekać. Nie wiem, co się stało zresztą. Byli niedaleko garażu, zaraz przy porcie, tam, gdzie wylądował ten statek. Nie mogli przeżyć! Tego nie wiesz. Nam się udało. Jeśli dotarli do garażu, mogli walczyć. Wiesz coś może o tym proteańskim nadajniku, który odkopali? Jesteśmy tylko rolnikami. Słyszeliśmy, że coś tam znaleźli, ale nie interesowaliśmy się tą sprawą. Aż do teraz. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym statku, który widziałeś? Nie wiem. Nie przyglądałem mu się zbytnio. Myślę, że wylądował w pobliżu portu kosmicznego. Powiedz im o tym strasznym dźwięku, Cole. Podczas lądowania nadawał jakiegoś rodzaju sygnał. Brzmiał jak jęki potępionych. Ten dźwięk wydobywał się z mojej głowy. Pewnie próbował zakłócić łączność. Czułem, jakby rozrywało mi czaszkę. Praktycznie nie mogłem myśleć. Muszę już iść. Świetnie, Cole! Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu. Ach, Blake. Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Chciałeś mi coś powiedzieć, Cole?
Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. Nic wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach. Jakie paczki? Znalazłem pistolet. Pomyślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. Daj mi go i znikam. Powodzenia. Komandorze, to Nilus. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Co się tak czaisz? Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. O czym ty do diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren. Chyba się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Dokąd udał się Saren po zabiciu Nilusa? Wskoczył do wagonu i ruszył w stronę drugiej platformy. Pewnie szuka nadajnika. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja? Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Najpierw olewasz pracę, a potem chowasz się tutaj i nie robisz nic, kiedy gety wyrzynają resztę? Nawet nie mam broni. Co miałem niby zrobić? Wybiec i dać się zabić? Nie mogłem ich uratować. Nikt nie mógł. To było okropne. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać.
założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonię, zrównać to miejsce z ziemią.